Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w takiej nowej formie, formie pewnej dyskusji, formie informacji o tym, co jest, co się dzieje na rynku włoskich płytek ceramicznych i nie tylko. Ale dzisiaj skupimy się głównie na płytkach ceramicznych, gresowych, niegresowych, płytach gresowych i tych w Polsce znanych spiekach kwarcowych, które są taką, taką ściemą dla naiwniaków. No. Już nawet nie chcę, powiem Wam szczerze, walczyć mi się z tym, żeby uświadamiać ludzi, że spieki kwarcowe są gresem. Laminam produkuje wielkoformatowe płyty gresowe, a ludzie i tak swoje, więc jest to. No nie ma sensu. Ok. W każdym razie, kto obserwuje mój kanał, dobrze wie, że Laminam, nie wiem, Rex, Grespania, Kerlite i tak dalej, i tak dalej, produkują te fabryki, produkują płyty gresowe, a nie żadne spieki kwarcowe. Spiek kwarcowy. Moi drodzy, mamy połowę września. połowę września i ta połowa września nie jest fajna. Nie jest fajne, jeżeli chodzi o produkcję płytek, o produkcję gresów, o produkcję wielkoformatowych gresów, ogólnie o produkcję ceramiki. Z tego względu, że o ile mieliśmy na początku problem ze znalezieniem surowców, czyli ze zastąpieniem surowców z Ukrainy, ze względu na wojnę i za, na odcięcie portów, więc, więc dostawa surowców z Ukrainy, gdzie był to surowiec najlepszy do produkcji, dostępny ogólnie, że tak powiem, łatwo dostępny i niedrogi ten surowiec był. Więc, więc zamiana tego surowca była na początku trudna, ale na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że ten kryzys został w jakiś sposób zażegnany. Natomiast to, co stało się wielkim problemem po wakacjach we wrześniu, to ceny energii elektrycznej i gazu, które wystrzeliły kosmicznie w, no, na poziomy e, jakiejś paranoi. Co dziwne, wydaje się, że jest to spekulacja z tego względu, że takie obroty, jakie w tej chwili, takie zyski, jakie w tej chwili mają producenci czy też dostawcy gazu i prądu we Włoszech, to takich zysków nie mieli od dziesięcioleci. Więc coś tu jest nie tak. Ze statystyk czytałem, że, że w niektórych przypadkach ceny gazu zostały podniesione o ponad 700%, więc moi drodzy, podnieść cenę płytki za metr kwadratowy o 700%, no kto to kupi? Wypłaty nikt nie podniesie wam o 700%, abyście mogli na tym samym poziomie, poziomie móc żyć, który żyjecie do tej pory przy, tych, przy nowych cenach, żeby żyć i móc sobie kupić. Płytkę ceramiczną do łazienki, która o 700%. Paranoja kompletna. By to. No, 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 no Nie ma takiej możliwości. O ile mieliście informacji przed wakacjami, że dostaniecie jakieś płytki, będą wyprodukowane we wrześniu, spokojnie, na luzie, bo przecież Włosi mają te swoje wakacje. Co dla mnie jest jakąś porażką, żeby zamknąć firmę na dwa tygodnie, no bo są wakacje, włoskie wakacje. Oni dwa tygodnie muszą mieć light. Nie doszli jeszcze do tego, że, znaczy niektórzy już doszli, ale, ale wiele firm jeszcze nie doszło do tego, żeby robić sobie system taki zmianowy, tak? Czyli część ludzi idzie pierwszy tydzień na wakacje, część idzie drugi tydzień na wakacje, a firma pracuje. Nie, wiele firm. Sierpień my mamy sierpień, nam się należą wakacje. Nam się po prostu należą wakacje. Tak jest podejście Włochów do tego, bo jest sierpień. Sierpień jest świętością, należą się wakacje. Koniec kropka. Włosi jadą na wakacje. W tym roku czytałem, i teraz wam powiem coś takiego troszeczkę na bok. W tym roku czytałem, że ludzie brali kredyty po 5000 tysięcy euro po to, żeby pojechać na wakacje. Rimini, Riviera, i tak dalej. Paranoia no. Paranoja. Biorą kredyty, żeby jechać na wakacje. No ale sierpień są wakacje, Włochom się należy. Więc, więc tak jest jeszcze podejście. Oby to w końcu zaczęło do ludzi docierać, że należy to zmienić. Więc, więc o ile przed wakacjami gdzieś tam mówili, we wrześniu będzie towar nie ma problemu, no to po, po wakacjach wrócili do pracy i się okazało, że ceny właśnie energii i tego wszystkiego są tak wysokie, że na przykład duzi producenci no, pracują na pół gwizdka, czyli jeżeli mieli 10 piecy, no to odpalili na przykład 3. Cztery, a co za tym idzie, to co mieliście dostać we wrześniu, może dostaniecie w grudniu. Po drodze są targi, Cersaje. Ja widziałem do tej pory u czterech producentów ich nowości i raczej są to kolekcje takie zachowawcze. Kolekcje bazujące się na tym, co do tej pory dobrze się sprzedawało, a co nie jest drogie w produkcji. Nie mówię tutaj, że chodzi o zaniżanie jakości, absolutnie nie, no bo Włosi na to sobie nie mogą pozwolić, ba mało tego tegoroczne targi maszyn mają podkreślić nie tyle Made in Italy, ten styl, ten design, tą wykwintność, to, że oni są kopiowani przez wszystkich na całym świecie i że dostarczają wzory na przykład polskim producentom. Że przyjeżdżają tutaj na przykład polscy producenci do Włoch i, i, i kupują wzory od Włochów, żeby produkować płytki tak robią też inne kraje. Więc nie chodzi już o to piękno, ale chodzi też o to, że oni w tym roku sobie uświadomili, że przecież oni robią produkt na takim poziomie, że niewielu innych producentów, niewiele innych krajów dorównuje włoskiemu produktowi. I dlatego to, Cersaje ma być też takim właśnie podkreśleniem, tej jakości tego produktu, że nie tylko on jest piękny, nie tylko on jest made in Italy, ale on też jest o wiele klas wyższy w porównaniu do produktów z innych krajów. To mają na celu, jak gdyby, uzmysłowić, uzmysłowić ludziom, więc te właśnie nowości, które widziałem, to są nowości, które są takie zachowawcze, które są właśnie nowościami, które powielają Produkty, które się obecnie dobrze sprzedają, i tak jak już powiedziałem, wcześniej, nie są drogie do wyprodukowania. Więc, więc tak to mniej więcej, tak to mniej więcej, prawdopodobnie te targi będą wyglądały. Prawdopodobnie ktoś się wyłamie, bo ktoś wcześniej przed wakacjami już miał gotowe jakieś wzory i będzie chciał to zaprezentować, będzie chciał się pokazać. Ale może to przypominać coś takiego, jak nie wiem, jedziecie na targi samochodowe na przykład. I widzicie, ale fura stoi ten. Po czym yy, gościu mówi, Nie, to nigdy nie będzie wyprodukowane. My to tylko tak postawiliśmy, żeby pokazać, co potrafimy. Nie? Mniej więcej może być też i na tych targach takie sytuacje mogą być. Czy będą to złe targi? Nie sądzę. Będą to targi na pewno napompowane na maksa, ponieważ od już dłuższego czasu jest tak zwany sold out. Jeżeli chodzi o wystawców, wszystkie miejsca wyprzedane kompletnie nie ma. Nie ma żadnego stoiska, żebyście mogli sobie otworzyć jakąś tam budeczkę. Wszystko jest wyprzedane. Więc, więc od tej strony jest to duży sukces. Natomiast cóż, no zobaczymy co dalej. Włoski ustawodawca w tej chwili planuje na takie prawo, że zimą bodajże we wszystkich instytucjach, fabrykach prywatnych, państwowych i ogólnie biurach też prywatnych i państwowych, żeby temperatura grzejników nie przekraczała 17 stopni, żeby oszczędzić jednak ten gaz. No bo włosi w 60 chyba 3% czy 5% są uzależnieni od gazu rosyjskiego. Oni nie mają żadnych własnych zapasów, oni nie mają żadnej alternatywy, oni nie mają gazoportu, tak jak w Polsce mamy nasz gazoport. Oni tego nie mają. Oni są kompletnie nieprzygotowani właśnie w takiej sytuacji, gdzie Rosjanie odcinają gaz, Rosjanie zamykają kurek i Włosi praktycznie w krótkim czasie, tak jakby spuścić im atomówkę. Bo mówi się, jeżeli, jeżeli z dnia na dzień zostałby zakręcony gaz we Włoszech, dostawy gazu, to jest takie prawdopodobieństwo, że w ciągu kilku miesięcy no, te ponad 150 tysięcy przedsiębiorstw wypadło. Ale nie bądźmy negatywni, chyba warto tak, tak nie myśleć, więc, więc, więc zobaczymy, co będzie. Moi drodzy, no tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Towaru będzie mało, towar będzie drogi, zresztą już podrożał towar, bo otrzymałem kilka cenników, gdzie ceny są między 10 a 15% wyższe. I jeżeli, mówię szczerze, ja, to, ja wiem, że ja to często powtarzam w różnych materiałach czy na Instagramie, na, na, na różnych wstawkach, live'ach, że tanio to już było. W tej chwili wszystko będzie drożało. Jeżeli ktoś naprawdę może sobie pozwolić, nie nie, nie trzyma, czy tam ma te pieniądze w skarpecie odłożone na jakiś remont, to warto się tym remontem jak najszybciej zainteresować, bo może być tak, że budżet, który mieliście przeznaczony, Trzy miesiące temu za miesiąc, dwa nie starczy Wam na to, co chcieliście zrobić. To jest taki może trochę czarny scenariusz, ale tak należy do tego podchodzić. Że warto, jeżeli naprawdę macie, macie ochotę, znaczy chcieliście zrobić remont i możecie sobie na niego pozwolić, no bo trzeba szanować w, tym, w tych czasach pieniądze, i możecie, i możecie sobie na niego pozwolić, to warto to zrobić teraz, zawczasu, bo później, później będzie, no, będzie bardzo, bardzo drogo. Do końca roku będzie dużo drożej. Przynajmniej wszystko na to wskazuje. A nie widzę, żeby na horyzoncie była wróżka z, z magiczną różdżką, która raptem te ceny od, odkręci w jakiś spo, sposób, więc nie jest dobrze. Ok. Jeszcze przed targami się zobaczymy, ponieważ na targi przygotowałem coś specjalnego dla wszystkich, którzy odwiedzą moje stoiska dwa stoiska. Dla wszystkich, którzy zwierzątiska jest coś specjalnego dla was. O ile przyjdziecie, obejrzycie, i wystawicie swoją opinię. Zostawicie swoje dane, wystawicie swoją opinię na temat czegoś, co Wam się spodobało, co wam wpadło oko. Taki feedback, żeby miał, żeby miał taką informację zwrotną. To cóż, powiedzmy sobie, że jest budżet w wysokości 5000 euro. Więc będzie warto odwiedzać moje stoiska, bo coś się szykuje, a na razie cisza. Nikomu nie mówcie, skoro Wy to słyszycie jako pierwsi. Miłego dnia póki co i trzymajcie się. Do następnego razu.